Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Adventure 2 Battle! Ostatni odcinek i zarazem pierwszy z ostatniej historii, więc... Jej? Ale synchronizacja dół, góra, jej! I teraz story. Pozostało tylko kontynuować obie historie, więc wybieramy i ruszamy z tym. Więc zapnijcie pasy i przygotujcie się na finał tej wspaniałej gry. I plan to give you a taste of my revenge once all the 7 Chaos Emeralds are collected. Once I initiate this program, it cannot be disabled. All of you ungrateful humans who took everything away from me will feel my loss and despair. Is there anything else you want to say? No. Ready! What's going on here? Who is that? I plan to give you a taste of my revenge. The vibration's getting worse. Professor Gerald Robotnik, one of the greatest scientific minds in the world, and my grandfather. What? I knew you were behind all this. Stop it right now, or else... I'd have done this a long time ago if I had the chance. What do you mean? You're pretty persistent for a hedgehog, aren't you? You're still alive. Just letting Knuckles pilot the shuttle on the way over here was more dangerous than you could ever be. What is this? This is my grandfather's diary. I don't quite know what happened or what went wrong. Was it a mistake to create the ultimate life form? I thought it would be something that would benefit mankind, but then the military guards landed on the colony that day. They were sent to destroy the research project that I had been working on. My colleagues at the research facility, my granddaughter, Maria, I hope you are all safe. The colony was completely shut down, probably to keep the prototype from falling into the wrong hands. The Ark was shut down under the premise that there had been an accident. I found Maria's name among those who died when the Ark was shut down. She meant everything to me, and I couldn't bear the thought that she died because of my research. I lost everything. I had nothing more to live for! I went insane! All I could think about was to avenge her! Somehow, some way! I got scared as I no longer was able to control my thoughts. All I could think about was that
I wanted it all based on my original projections. I was able to complete my project, Shadow. I designed its mind to be perfect, pure. I will leave everything to him. If you wish, release and awaken it if to the you world! Wish to fill the world with destruction. Oh, so that's why you released Shadow from the base. Oh, the Eclipse cannon is now highly reactive and explosive. This is because the Chaos Emerald is overpowered. If the colony collides with Earth, it will shatter into pieces like my grandfather. That mad scientist! That should be you, right? We have to stop the space colony now! The space colony composition may have shifted due to the amount of energy given off by the emeralds. We have to stop the energy. But how? That's it. There is a way to stop the energy. We have to use your emerald. You're the one that told me that the Master Emerald has the power to stop the Chaos Emerald. That's right. If I use this, I just might be able to stop the Chaos Emerald. The reaction of the Chaos Emerald is moving toward the cannon's core. It may be too late. There still may be some time left. If we pull together, we might be able to get to the shortcut that leads to the core. To jest aż taki skrót. No worries. Just leave it to me. I'm the world's fastest hedgehog. Let's get to work. Innymi słowy, teraz ciemna strona i... nie wiem, jasna strona, dobra strona. Muszą działać razem. Final stage. Canon score. I tu gramy wszystkimi postaciami. Wszyscy po kolei tu są. To jest chyba najbardziej chamski poziom w całej grze, który wam nie przebaczy za wasze błędy. Musicie tutaj... nie wiem... Po prostu nie lamić. Czyli... ja jestem od razu wykluczony z tego, czuję się przez to... Aha, ja mogę po prostu spać. Ale oczywiście nasz pan i władca Big the Cat czuwa nad nami całą swoją opieką. Żebyśmy tego nie zrąbali. O Boże. O Boże. Dobra. To wystarczy. Odkleimy to. Znaczy odkleimy. Rozwalimy. Dobra, jest to trochę... Głupie rzeczy, malowałem wszystkich przeciwników. Nie. Dobra. Ha! Wszystko, everything calculated. Dziękuję. Teraz zakończymy sekcję Tejsa i teraz będzie bodajże sekcja Eggmana. Będziemy tak ogólnie to na dobry... nie wiem jak to nazwać... w kolejności... po prostu właśnie najpierw... najpierw Tails i Eggman, bo mechy. Później Knuckles i Rouge, bo... Panterzy i w końcu Sonic. Dlaczego nie dlaczego tutaj nie wspomniałem o Shadowle w ogóle? Bo Shadowa na zwyczajnym świecie w tym poziomie nie ma. Jak zauważyliście, on nawet nie był w tamtym pokoju. W tym... nie wiem jak to nazywa, w tym poziomie kontrolnym. Więc nawet on nie wiedział, że to wystartowało. Po prostu nie ma jak się nawet skontaktować z nimi wszystkimi, żeby się dowiedzieć, że nagle Eggman pracuje z Sonikiem. Ła, boli.
osobiście to nie wiem, gdzie mam iść. Chociaż może to nie ten. Ten, o. Okej. Okay. Lecimy do góry. To jest chyba dobre. Tak, aha. To już easy. Dobra. Jej, checkpoint. Ale sobie... Ło! Ale sobie, cannon core to jest poziom, który mi przysporzył tyle nerwów. Nienawidzę tych poziomów. Tak, to jest taka czysta nienawiść. No nie! Holy... Holy heck moly! Dobra. Dziękuję. Ha! Udało się! Udało mi się zrobić ten glitch! Nice! W najbardziej potrzebnym miejscu akurat mi się udało. Dobra. Kończymy sekcję Eggmana, teraz z Knuckles. A nie, róż. W ogóle jest tutaj jeden trik z róż, który pozwala... pozwala nam zatrzymać czas kompletnie. Nie wiem, czy mi się go uda zrobić, ale postaram się. Jeżeli się nie uda, to... No przepraszam, ale... raz, tylko raz w życiu go udało mi się zrobić. I to tyle. Jest ten sam glitch z Sonikiem, który jest dużo łatwiejszy. Nie. Nie wiem, co zrobić. Nie. Nie. No nie. No nie, serio! Okej. Okay. Okej, okay, to już była hamowa. Ale taka hamowa na bogatość. Tak nagrywam, to zaraz poradzę cię. Jakby się ktoś pytał. Co tym niedoinformowanym proszę powiedzieć, że... Nie udało mi się, co nie? No świetnie, no po prostu no świetnie. Mi się nie udało i zapamiętać, nie wpadać w kwas. Nie, ale najgorsze jest po prostu zdążyć z tym. Czy ja zdążyłem? Tak. Okej, więc tu muszę wejść. Dużo lepiej mają tu róż na kryz. Raczej róż. Po prostu. Jeżeli chodzi o pokonywanie tych przeciwników, to tak, zdecydowanie róż ma lepiej. Nie, ej, serio. O nie. Nie. Czyli teraz jeden frame, muszę to wszystko powtarzać. Nie. Jest to jakiś inny? Ja po prostu muszę się... Muszę! Ależ to... Muszę się po prostu zdać na to. Dobra, raz kozie śmierć. Szybciej! Jest! Nice! No i teraz się piasek wylewa, czy tam woda, nie wiem. Uff! Mam lekkiego stresa, przyznam. Taki lekki stres jest. Okej. Okay. No i teraz Knuckles. Jest, Egghead. Olo. A mogę tu przejść? Nie, nie było za łatwo. No i dlatego wziąłem ten upgrade. Dlatego wziąłem tamten upgrade z Aquatic Mines, ponieważ ten poziom raz. Tylko i wyłącznie raz go przeszedłem bez tego upgrade'a.
nic serio. Nie wiem, mogę się tam dostać przez tu, otwór. Aha! Takie buty. Dobra. Ja po prostu sobie. Pyk! Pyk! Ciebie rozwalam, dziękuję. Ło! Ło! Okej, okay, jestem. Otworzyłem. Teraz się przynajmniej nie będę musiał bać o moje, nie wiem, małe zapotrzebowanie tlenu, bo mam go nieskończono. Dobra, teraz tu. Tu mam się tu. I myk! Aha, myślałem, że będzie coś fajniejszego. Tak, jest accessible. Aha, o kur. O, ale fajnie. Przynajmniej nie będą wkurzały te dźwięki. O, a tu jest bańka. I on jest taki jak Sonic. W klasycznych grach. Mam tu jakieś szybsze pływania albo coś. Nie będę miał czegoś takiego tutaj w życiu jak szybkie pływanie. Lel! Udało mi się. Wszyscy widzieli. Okej. Okej. Musimy się brać. Nie! Nie! Dobra, na szczęście mam wiele prób. Dużo pierścieni, to jest przede wszystkim, mam dużo pierścieni. Więc muszę po prostu do tych stoperów docierać za każdym razem. Bo ja się chyba ustawił po prostu tak, żebym od razu tam pływał, a nie jakieś. Nie się obracał. O. To mi zaoszczędza parę milisekund albo nawet sekundę. Myślę teraz troszeczkę jak speedrunner. Okej. I przycisk. No i teraz Sonic może spokojnie przejść. Tylko mi teraz nie myślę, że muszę tam wracać. Muszę tam wracać, co nie? A nie, nie muszę. Świetnie! No i teraz jako Sonic. I Soniciem to już jest po prostu, no prosta sprawa. To jest chyba najprzyjemniejsza część tego poziomu, tak sądzę. Hej, lol. Stało. Aj, chyba nie muszę mówić, że jak... No nie! Że jak będziecie mieli game over, to musicie przejść poziom cały od nowa. Tak, chyba to jest jasne. I z Sonikiem jest bardzo podobny glitch, jeżeli chodzi o róż. Taki jak u róż, o którym mówiłem. Co mi się już? No i co? Aha, dobra. No i tak mniej więcej tu jest ten glitch. Otóż, co trzeba zrobić? I tyle. Co, serio nie zadziałało? Poproszę o padnięcie mnie tam, dziękuję. Padnięcie. Jaki tekst. O. Poproszę teraz pierścionek. O, udało mi się. Więc teraz po prostu czas w ogóle nie będzie płynął. Co bardzo mi pomaga. Chyba nie muszę o tym mówić nawet. I ta sekcja jest bardzo łatwa. Gdyż nic mnie nie ściga, bo tu mnie ma ścigać, bo mam po prostu się ślizgać. Więc ta sekcja z tym glitchem jest strasznie łatwa.
ułatwia mi to życie, więc mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli za to. Ale to chyba już nawet końcówka poziomu jest, tak sądzę. Tak, bo to już tylko na... No, no i koniec poziomu. Nawet Goring się nie ruszał. Był taki creepy trochę nawet. Dobra. I? Ajajajajaj. Tylko dlatego, że tyle razy zginąłem, byłoby, nie wiem, B. Nie, C. C albo D by był. Tak sądzę. Jakbym nie ginął. Na bogatości. Look, it's Shadow. I really gotta stop whining. Everyone's trying their best to help out, and so must I. Shadow, we need you. Please help us. It's all going according to plan. There's no reason for me to help them. Besides, there's no way to save anyone. There has to be. I know that people fight over the most trivial things. Some people may be selfish, like the professor said. But they're basically good if they try their best and never give up on their wishes. They always have a reason to be happy. That's why you should help them out. Saving them is a good thing. Shadow, I beg you, please do it for them. Give them a chance. Shadow, I beg of you, please, do it for me. Maria! For all people who live on that planet, give them a chance to be happy. Let them live for their dreams. Shadow, I know you can do it. That's the reason why you were brought into this world. Sayonara. Shadow, the Hedgehog. I promised her. I must keep that promise. That's what Shadow? I really wished for. I've got to go now. I have to keep my promise to Maria. And... Nice! Teraz Shadow nam pomoże. Ale trochę za późno już. Bo jesteśmy na miejscu. What's that? It looks just like the shrine of the Master Emerald. They probably designed the core like the shrine to harness the power of the Chaos Emeralds. I zaraz. Grateful humans who took everything away from me will feel my loss and despair. All of you, you grateful humans took everything away from me will feel my loss and despair. No właśnie. Supposed to be encapsulated? Leave this one to me. Shadow, what are you doing? I'll take care of this while you run to get the Chaos Emerald. No, no i teraz boss, który mnie najbardziej wnerwia. I który został przerobiony do Sonic Generations na Nintendo 3DS, a więc The Biolizard. Prototyp naszego czarnego jeża. Ten boss jest chamski i głupi i prawdopodobnie nieraz na nim zginę. Dobra. Więc najpierw musimy przed nim uciekać, a później musimy po prostu jeździć na nim i przywalić mu na bogatości. Ło! To było blisko. Ale uważajcie, żeby za blisko nie... za daleko nie uciec, ponieważ później zacznie was gonić jego ogon, a tego nie chcemy. Poza tym to trochę miesza.
Nie, przestań. Okej. To nie miało tak wyglądać, od razu mówię. Lele! Ej, to jest dobre! To jest dobre! I muzyka po prostu epicka jest w tym bossie. Dobry glitch! Ej, niezłe ułatwienie! Czyli... nie, zaraz. Nie jest Fortress, sorry, Fortress. Wow! Wait, what? W każdym razie to jest Biolizard. Nie, Supporting Me. Ta piosenka się zwie, moi drodzy, Supporting Me. Niektórzy ją nazywają po prostu Team of Biolizard. Poproszę? O nie! A ja nie mam pierścienia. Już tutaj chyba. Nie! Wykorzystując ten glitch. I nawet teraz umarłem. Wiecie co? Ja bym teraz specjalnie zginął, tylko po to, żeby sobie odrestaurować życie. Ale nie, no to mam po prostu nie zawsze. Easy by nawet powiedział. Ale po prostu, jeżeli chodzi o wersję 3DS-ową, to ten boss to jest... To jest... Nie wiem, to jest żart, nie wiem. Błagam! No nie! Tak, jak padniecie do tej rzeki, to też umieracie. Błagam, że nie muszę tego od początku dawać. Jest, dziękuję! Aha, i tutaj są też zeznania Amy, że tak to nazwę. Te przerywniki między misjami, jak wyjdziecie i wejdziecie do gry, to są mówione w większości przez Amy. A to jest... chyba jedyne. Chyba jedyna część tej historii, kiedy to Amy nie przedstawia. Tak sądzę, tylko Shadow. Shadow. The Hedgehog. No i teraz pyk, dziękuję. Z tym splindaszowaniem na... nie wiem, jak to nazwać. Rail. Tory. Radziłbym wam uważać, ponieważ czasem może to... Tylko do śmierci doprowadzić. Ale tak, teraz wam przynajmniej pokażę atak Biolizarda. Nie lubię strasznie mieć Biolizarda. Czyli po prostu strzelanie tymi kulami, na które musicie strasznie uważać. Ona na szczęście odpuszcza, jak oberwiemy. Co jest nawet fajne. Przynajmniej nie daje nam aż takiego wycisku. Chociaż na przedostatniego bossa to mógłby tak troszkę być trudniejsze, ale... Ale nie, żebym narzekał! Chociaż trudne bossy w Soniku. No błagam, po prostu. No, w sumie jest Sonic 2, tu ma najtrudniejszego bossa. Finałowego. Ale te kule, jak wiecie co robić, to są bardzo proste. Po prostu na te wysokie to spindaszujecie, jak są te niskie to skaczecie. Dla chcącego nic trudnego. W sumie co ja odkryłem dosyć niedawno. Bo tak przez większość czasu to uważałem, że tego się nie da po prostu tych górnych ominąć. Ja po prostu wyskakiwałem do tej wody, gdzie jest Biolizard, czyli tu. I omijałem jakoś te kule. Smocze kule chyba. Dobra. Oła. Okej. No nie! Pixel. Ogarnij no. Rzeczywiście on czasami też daje strasznie wysoko te kule. O, no i teraz przerąbany. Dobra, jest! Dzięki! Proszę, proszę. Jest! No tamto z kulami to jest okropne po prostu.
Nie cierpię tej części. A i tak to jest... To nie jest jeszcze najgorsze, bo jeszcze jest ostatnia faza, gdzie po prostu latamy. Wiecie, taki flyhack. Okej. Nie, kurde. Trudno jest określić, czy on będzie to rzucał wysoko czy nisko. Okej. Teraz znowu. Kule. Jeszcze nie lata. No! Nie wiem, jak to określić, kiedy ja już mogę spindaszować na nie. Raczej ataknąć je. To jest strasznie trudne do przewidzenia. Dlatego ten boss, jakbym robił listę moje top 10 najbardziej nieulubionych bossów, albo przeciwników, to Biolizard zajmuje pierwsze miejsce. Ale tylko przy tej stadium, bo na przykład piosenka jest epicka. Dobra. No nie! No przyrąbałem na bogatości. Okej, okay, on teraz mnie zacznie ścigać. Znowu. Czyli wszystko się powtarza. W sumie gdyby to było z Sonic, gdyby ta plansza była z Sonikiem, ten boss był z Sonikiem, to byłoby znacznie prościej, bo mógłbym po prostu użyć glitcha z Bounce Bracelet i byłoby znacznie prościej. Ten boss to był po prostu żartny boss. Fixel, przestań lamić. No nie! Okej. Okay. Jak teraz straszę pierścień, to praktycznie nie żyję. Dobra, czekam chwilę. Dobra. Nie! Dobra, praktycznie i tak nie żyję. Co? Dajcie mi pierścionki. Dajcie mi pierścienie. No ja teraz mam przerąbane. Ja tego nie zrobię. Holy shit! Zero pierścieni! Oh my god! Oh my god! Get out, you ugly prototype! Jeszcze... Co tam było z tego pierścień? Co? Seven chaos. Chaos is power. Power is enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. Only you can do this. Stop the chaos emeralds! I teraz najbardziej epicka scena. Tak swoją drogą, to Super Sonic i Super Shadow nie mają tutaj ust, ponieważ oni i tak nic nie mówią, więc modele postaci nie musiały w ogóle być, wiecie, dorabione usta.
The Final Hazard i Live and Learn. Chyba najlepsza piosenka ever. I po prostu nie wiem. I jako Sonic i Shadow gramy. To znaczy jako Super Sonic i Super Shadow. Oraz uwaga, Super Sonic i Super Shadow mieli być planowani do multiplayera, a nie są. Nawet są w plikach gry wspomnieni. Do multiplayera. Więc no. Ale szkoda, że nie ma. Fajnie być jak się było. No i oczywiście 50 pierścieni jak zawsze. Tylko, że tym razem nasi bohaterowie się wspierają. Żeby po prostu tych 50 pierścieni nie stracić od razu. Więc po prostu, gdy przyłączamy się na Shadowa z Sonikiem, to po prostu jest taka wymówka, że Sonic musi zebrać pierścienie. I na odwrót. A gdy wylecicie spod Biolizarda, czyli nie traficie i po prostu... Ała. I po prostu przelecicie. To wtedy automatycznie jest zmiana i niestety postać ma tylko i wyłącznie tyle pierścieni, ile wam pozostało do 50. Czyli na przykład gdybym teraz się przełączył na Sonika, to on miał teraz 15 pierścieni. No więc jeszcze tylko dwa uderzenia. No ej, jak? Uderzyłem w niego. A, i nieważne, czy Sonic straci pierścieni, czy nie, i tak giniecie. Po prostu, tak jest konstruowane, że nie możemy się po prostu przełączyć na Shadowa. No nie! 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 Nie, po prostu nie. Ja to muszę zrobić dobrze. Nie ma innej opcji, ja to muszę zrobić dobrze. Nie wybaczę sobie, jeżeli bym to schrzanił. Dobra, Amy, ja już to robiłem przez tyle gier. Tyle razy już się zmieniałem w Super Sonika, więc wiem, jak to wygląda. Więc innymi słowy, walczymy sobie znowu z prototypem ostatecznej formy życia, czyli z Biolizardem. I właśnie to przedstawia nam Róż na gazecie albo notatkach Geralda. Bo to jest po prostu prototyp. Shadow jest finalnym produktem, nie prototyp. Wiesz, tak brzydko. Brzydko mi. Niezręcznie to dla mnie jest, jak mówię, że Shadow jest produktem. Jest finalną, stworzoną istotą. Jej. Dobra, teraz to idzie znacznie lepiej. Obym tego nie zapeszył. No i teraz limit jest taki, że mam 40 pierścieni, a nie 50. Ale aż szkoda po prostu, że nie... że nie mamy też możliwości zebrania tych pierścieni podczas walki, bo to jest trochę hamuwa, bym powiedział. Dobra, jest! Nice! Zostałem uderzony, ale też uderzony w Biolizarda. I chyba to już będzie ostatni cios zadany właśnie Shadowem. Dobra, i zaraz nadejdzie scena, przy której po raz pierwszy w życiu przy grze wideo się popłakałem. Było tak smutne. A więc... ja się zamykam. I oglądajcie po prostu. Wtedy zrozumiecie prawdopodobnie. Ale jej. Ale jej. Uratowaliśmy świat. No i teraz zapraszam do oglądania. Now, Shadow!
This is what you wanted, right? This is my promise I made to you. No właśnie. Niestety, ale w tej grze Shadow umiera. Nie do końca umiera i to już zostanie wam wyjaśnione później. Ale Shadow miał się tylko pojawić w tej grze, więc po Sonic Adventure 2 dopiero Sega wtedy stwierdziła, że ożywi znowu Shadowa. Ale na moment tej gry, kiedy Sega to robiła, stwierdziła, że Shadow umiera od razu. Prawie jak Gamma. Praktycznie dosłownie jak Gamma. Where is Shadow? Do you really think that the professor created him, Shadow, to carry out the revenge on all those who live here on Earth? He was what he was, a brave and heroic hedgehog who gave his life to save this planet. Shadow the Hedgehog. I guess you're right. As a child, I looked up to my grandfather because of all the great things he accomplished in his life. He was my hero, and I wanted to be a great scientist like him. But did he really mean to destroy us? I don't know, but what I do know is we all did it together! Tu też był usunięty dialog między Eggmanem i Tailsem. What's next for you, Rouge? Off again to find those jewels you love so much? Nah, I think I'm gonna give up this line of work. Too much work for too little pay. Anyway, I've got something better than jewels that I'm thinking about right now. It'll all work out, you'll see. If you say so. Nothing. Come on, let's go home. Dude, the planet is cool and blue as me. Sayonara, Shadow, the Hedgehog. Ojej, no nawet teraz się prawie popłakałem. Nie, to jest najsmutniejsza cutscenka w całej tej grze. Jak ją po raz pierwszy w życiu zobaczyłem, to się popłakałem. Więc tak, ludzie. Więc żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zobaczymy się w Sonic Advance. Na razie, cześć. Pa, pa.